Dziś zapraszam na pysznego śledzika po kaszubsku, do którego będziecie potrzebowali cebulę, ogórka konserwowego, paprykę konserwową, śledzie solone, które wcześniej trzeba wymoczyć. Wszystkie składniki drobno siekam i wrzucam do salaterki. A sos to keczup pikantny, musztarda francuska, olej, yy, pieprz oraz papryka słodka. Przed podaniem posypuję jeszcze natką pietruszki. Jest naprawdę rewelacyjny. A jak szukacie innych przepisów na śledzie, to wpadnijcie na mojego bloga www.gotujebolbefit tam znajdziecie pozostałe przepisy